A ze mną były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Witam serdecznie. Witam. Panie prezydencie, co było jokerem tej kampanii? Europejskiej? Tak. Nie było jokera. To co przesądziło, że Platforma zwyciężyła, Jarosław Kaczyński jednak przegrał? Tendencja, która już się zarysowywała od wyborów parlamentarnych. Proszę pamiętać, że trzy wybory były stosunkowo w krótkim czasie. Cały maraton. 15 października już było widać, że Platforma przekracza 30%, jest na tej krzywej wznoszącej. W wyborach samorządowych już było blisko, a te wybory europejskie, które zresztą dla Platformy są o tyle wygodne, że nikt nie ma wątpliwości co do europejskiego charakteru tej partii i samej osoby Tuska. Ale w 2019 to nie zadziałało. 45% dla Prawa i Sprawiedliwości. To był zupełnie inny proces. Myśmy żyli wtedy w innym czasie politycznym. Dzisiaj ten czas polityczny jest dobry dla Platformy i w sumie, powiem panie, nie jest taki zły dla PiS-u, bo PiS udowadnia kolejnymi trzecimi wyborami, że ich stały elektorat to jest około nieco ponad 30%. Chce mi pan powiedzieć, że nie cieszyłby się pan jak Donald Tusk? Nie, jako Tusk bym się bardzo cieszył i dzisiaj wzruszenie jego było uzasadnione i łzy w oczach też, ponieważ po 9 kolejnych zwycięstwach, a Tusk ma duszę sportowca, no trzeba przerwać tą serię. No więc seria została przerwana i mało tego z dobrym wynikiem, bo ta różnica, jeżeli się to potwierdzi, jest spora. 5% to jest sporo. Ale mówię, to jest na pewno tendencja. Jeżeli pani pytał tego jokera, to jest proces, który idzie w tą stronę i to dobrze wróży przed wyborami prezydenckimi za mniej niż rok w końcu. Jeśli chodzi o PiS, to mamy taką stabilną pozycję 30%. No i pytanie, na ile, że tak powiem, te kolejne porażki wpłyną na jakąś wewnętrzną dezintegrację. Ale jeszcze niedawno sondaże pokazywało, że Prawo i Sprawiedliwość może zwyciężyć. Więc czy kwestią decydującą była na przykład sprawa rozliczenia, a raczej afer, które zostały ujawnione? No, afery tak. Ja myślę, że to mogło, szczególnie te związane z partią pana Ziobry, to mogło mieć wpływ. Gdy chodzi o kwestię granicy, tutaj nic się nie zmieniło. Tusk jakby opanował tę flankę. To znaczy, tu nie można było oskarżać rządzących o jakąś słabość, czyli to mogło zagrać remisowo. Afery pewno tak na plus i myślę, że ten właśnie to przesłanie europejskie. Platforma się lepiej zmobilizowała, bo ona po prostu lepiej rozumie istotę tych wyborów. No, wysyłanie do Brukseli ludzi, którzy Europy nie lubią poza pieniędzmi, które otrzymują z parlamentu, nie ma większego sensu. A i tak zebrali ponad 30%. Konfederacja, bo jeżeli już mówimy o tych wynikach, może powiedzieć o sukcesie, bo jednak to jest istotny wzrost w stosunku do ostatnich wyborów. Ja myślę, najwyższy ich wynik. Zbudowany na kilku elementach. No, po pierwsze jednak na tym, że oni grają to, że z władzą nie mają nic wspólnego i do tej pory nie mieli. Czyli w każdej kwestii mogą powiedzieć, no widzicie, jedni źle robili, drudzy źle robią. Retoryka antyukraińska, która moim zdaniem w Polsce zyskuje jednak coraz więcej odbiorców. Strajki i protesty rolnicze, przy których oni byli blisko i eksploatowali to jak się da. No i czwarte, mają sporo jednak uzdolnionej młodzieży w kręgach tej partii, co też pewno na niektórych robi wrażenie. Konfederacja zjada nie ma się z czego cieszyć? Nie, no gdzie PiS? PiS ma 3%, natomiast będzie podgryzać. O tak bym powiedział. Zjadać nie, ale podgryzać będzie. Hołownia nie ma się z czego cieszyć, bo wynik jest gorszy niż był. No a Lewica, jak mówię, znalazła się w jakiejś niszy, z której nie może się ruszyć, mimo całkiem niezłych kandydatów, kampanii. Wspierał pan Lewicę? Jest pan rozczarowany? Nie, znaczy zasmucony, wie pan, rozczarowany. No, to są trzecie kolejne wybory, które są poniżej oczekiwań i parlamentarne, i 6%. I samorządowe. Tylko co mnie martwi, że oni utknęli na tych 6%. 6, no między 6 a 8% powiem, bo tych 6, no blisko 7. I myślę, że musi być na Lewicy przeprowadzona bardzo głęboka analiza, taka naprawdę do imentu. Zmiana liderów? Być może, bo na pewno musi być podjęta i kwestia programu, i komunikacji, i przywództwa. No nie da się tego rozdzielić. To muszą być bardzo poważne rozmowy, bo wyniki są po prostu niesatysfakcjonujące. A trzecia droga gdzieś popełniła błąd w kampanii, czy po prostu okazało się, że ta strategia skubania wyborców PiS-u się nie udała? No myślę, że tak długo jak PiS twardo stoi na tych powyżej 300%, to wiele z tego elektoratu odzyskać się nie da.
Z drugiej strony pamiętajmy, że w wyborach parlamentarnych, ja nie chcę umniejszać sukcesu ani pana Hołowni, ani Kosiniaka-Kamysza, ale jednak był ten element głosowania taktycznego ze strony zarówno Platformy, jak i Lewicy. Być może teraz wracamy do jakiegoś normalnego stanu rzeczy. Nie wiem, bo to trzeba byłoby sprawdzić w bardziej dokładnych badaniach, na ile to ta miękkość, nazwijmy rozliczeniowa, czy takie apelowanie, żebyśmy nie przesadzali, na ile to mogło odebrać nieco wyborców i pchnąć ich w stronę. Donald Tusk mówił po końcu wieczoru wyborczego o tym, że właśnie radzi jednak koalicjantom zwrócić uwagę na to, że te rozliczenia są potrzebne. Znaczy, rozliczenia są potrzebne poza dyskusją. Chodzi o, żeby się w nich nie zatrzymać. Żeby się w nich nie zatrzymać, ale też żeby się nimi wyłącznie zajmować. Ja myślę, że tu też jest problem. To mówię jako komentator. Ja uważam, że rozliczenia powinny być, efekty tych działań komisji powinny być widoczne już, bo tego nie można ciągnąć, tego teatru za długo, no ale też trzeba rządzić, trzeba zajmować się tym, co jest bieżące. A mówiąc już ostatnie zdanie takiego komentarza, ja oceniam po wyborach, które dokonały się w innych krajach europejskich, że my wchodzimy w dosyć trudny moment. Znaczy generalnie można powiedzieć, że siły proeuropejskie nadal mają większość, tylko słabszą niż mieli. Natomiast to, co się stało we Francji, czyli teraz przyspieszone wybory, moim zdaniem bardzo słaby wynik koalicji rządzącej w Niemczech, spowoduje, że te duże kraje, a to dotyczy Holandii, dotyczy też innych, one się zajmą sobą. A nie Ukrainą? A nie wojną, nie agresją rosyjską na Ukrainę, ale też nie jakimś poważną refleksją na tym, jak, co ma się dać w tej Unii Europejskiej, co ma się dziać dalej. Co, Putin może otwierać szampany? Nie. No, Putin to w ogóle z szampanem powinien uważać, bo moim zdaniem on popełnił historyczny błąd i kiedyś mu jeszcze rachunek za to będzie wystawiony. Za to, że on sam Ukraińców nazywa bracia i siostry, on tych ludzi morduje. On niszczy miasto, on niszczy infrastrukturę strategiczną, on uprowadza dzieci, wie pani. No, Putin nie ma żadnych powodów, natomiast być może punktowo może się cieszyć, że pani Le Pen jest silniejsza niż kiedykolwiek, że Salvini we Włoszech zdaje się też jakiś tam nie najgorszy wynik ma, że wolnościowcy w Austrii wygrali te wybory, ale to nie są powody do tego, żeby ogłaszać rewolucję na scenie europejską. A jaką pozycję w Europie będzie miała po tych wyborach Polska? Donald Tusk mówi, jesteśmy liderem w Unii Europejskiej. Też bym zalecał pewną skromność, dlatego że na pewno ten wybór jest ważny, bo to jest też, jak my kolejnie 15 października zatrzymaliśmy falę populizmu. Dzisiaj pokazujemy, że partia proeuropejska, czytelnie proeuropejska, może zyskiwać wynik w granicach 40%. I to był cel Platformy, bo jak ja rozmawiałam w kuluarach z politykami, oni mówili tak, chcemy zwyciężyć z PiS-em, ale druga ważna sprawa to jest to, że Donald Tusk chce rozgrywać politykę europejską. Ten wynik to umożliwi. Z wynikiem nieco mniejszym też mógł rozgrywać, bo ja oceniam, że w tej chwili na mapie europejskiej, nazwijmy to trochę umownie, zawodników wagi ciężkiej, którzy mają doświadczenie, którzy są rozpoznawani w Europie, których opinią się liczą i którzy znają te wnętrze, tą procedurę wewnętrzną Unii, Polska ma i to jest zarówno premier Tusk, jak i minister Sikorski. Więc i tak moglibyśmy bardzo wiele grać, mając takich polityków, a teraz ten wynik jest wzmocnieniem. No, jeżeli prawdą się okaże, a może tak być, ja w to wierzę, że to był najlepszy wynik, jaki w ogóle jakakolwiek partia w Europie osiągnęła, no to nie bacząc nawet na frekwencję, no to idzie w świat. No to jest coś, z czego my możemy być zadowoleni. To oczywiście nie da nam jakichś nadzwyczajnych przywilejów przy stole negocjacyjnym, ale pozycję będziemy mieli mocną, czyli z tego marginesu europejskiego, na który wpędził nas Jarosław Kaczyński, no przechodzimy ewidentnie do tego głównego stołu negocjacyjnego, z tym, że no, wiedząc to, że wiele krajów będzie się zajmowało przez najbliższe miesiące sobą, co dobrą wiadomością nie jest, bo mówimy jak o Francji, mówimy o Niemczech, mówimy o Hiszpanii, ale i tak... Jeżeli chodzi o listy wyborcze, bo przecież Donald Tusk był desant ministrów, można powiedzieć, do Europarlamentu. Niektórzy to krytykowali, że uciekają do Parlamentu Europejskiego. Jak to się teraz sprawdziło? Że tak mocne nazwiska ciągną listy. No może, wie pan, ja nie wiem, a gdyby oni nie byli, a był kto inny z Platformy, czy ten wynik byłby dużo gorszy. Ja nie jestem zwolennikiem... No ale ci ministrowie to wchodzą do Europarlamentu, ale... i pan minister Sienkiewicz, czyli Kierwiński, wszystkie Budka. Postaci, nazwijmy znane w ostatnim czasie, weszły, bo jeżeli mówimy o ministrach ze rządu Donalda Tuska, to powiedzmy, że osoby... ostatnio bardzo głośne, jak pan Wąsik, Kamiński czy Obajtek też wchodzą.
Ale jeżeli mnie pani pyta, czy ja jestem zwolennikiem tego, żeby po kilku miesiącach ministrów wysyłać do Brukseli, to nie jestem. Od razu mówię i mówiłem to i wcześniej. Drużyna zwycięska jest, nie ma co w tej chwili wybrzydzać i grymasić. Sukces jest odniesiony. Ja się cieszę z tego, że tych głosów proeuropejskich, tych posłów proeuropejskich będzie więcej niż z PiS-u i z Konfederacji razem, bo to będzie, zdaje się, proporcja 20. Ale z tego, co patrzę, 20... to Grzegorz Braun ma być w Europarlamencie. No tak. No. Będzie się działo. Jeszcze się wstydu najemy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję także Państwu.